Cześć, tu Ada Z, jestem ambasadorem marki Instax i ostatnio miałam okazję przetestować kreatywne funkcje w nowej drukarce Instax Mini Link 2. Drukarka jest dostępna w trzech wariantach kolorystycznych. Ja akurat mam taką uroczą różową. Jest bardzo zgrabna, mieści się w dłoni. Do jej obsługi jest potrzebna aplikacja Mini Link, którą można pobrać na smartfona. Jedna z funkcji, która bardzo mnie zaskoczyła, to malowanie za pomocą drukarki. To widzicie Wy. A to widzi aplikacja Mini Link. Drukarkę testowałam na wieczorze panieńskim i mogłyśmy wraz z panną młodą testować jej różne kreatywne funkcje. Takie jak rysowanie za pomocą drukarki, rysowałyśmy dla panny młodej serduszka. Można było też coś narysować na kartce i przenieść to na zdjęcie, więc każda z nas jakąś swoją dedykację dla panny młodej zrobiła. Dostępne są w aplikacji różne ramki, kolaże. Również spodobała mi się funkcja odliczania czasu, bo dzięki temu jako fotograf również mogłam być na zdjęciu wraz z innymi dziewczynami. Kolejną taką ciekawą funkcją jest test zgodności, można zrobić ze swoją przyjaciółką, a także drukowanie z filmików. Ja mam małego jeża i jak wiadomo, no, to jest bardzo ruchliwe zwierzątko, więc ciężko go uchwycić na zdjęciu, dlatego często robię mu filmiki i teraz właśnie z jednego filmiku na przykład sobie wybieram fragment, jedno ujęcie, gdzie jeżyk wygląda korzystnie. Zatrzymuję i mam jego zdjęcie. Żeby wydrukować, wystarczy nacisnąć. I po chwili pojawi się tutaj zdjęcie. Tu fotka z bąbelkami, a tutaj jeżyka. Sądzę, że ta drukarka to naprawdę świetne urządzenie, które pomoże wnieść kreatywność na wyższy level. Mi najbardziej właśnie spodobały się funkcje drukowania z filmików. O, tutaj mam swojego jeżyka teraz. Oraz malowanie drukarką. Pomoże mi to na pewno robić różne spersonalizowane prezenty dla bliskich. No to tyle. Zapraszam Was na mój profil oraz na grupę Instax Team. Myślę, że tam znajdziecie wiele inspiracji.